Polska jest w Europie dobrze znana. Polska nasza ukochana, wielka jest. Sięga od morza po same góry, wszystko tutaj nas zachwyca. Tam Warszawa to stolica, Wisła to najdłuższa rzeka. Polska na was dzisiaj czeka. Polska leży nad Morzem Bałtyckim. Długość jej wybrzeża wynosi aż 500 kilometrów. Legitymacja. Imię i nazwisko. Morze Bałtyckie. Data urodzenia. Kilka tysięcy lat temu. Adres. Europa Północna. Rodzice. Ocean Atlantycki, lądolód skandynawski. Rodzeństwo. Morze Północne. Sąsiedzi. Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja i Szwecja. Morze Bałtyckie jest trzy razy najmłodsze, najmniej zasolone i najpłytsze na świecie. Pobrzeża południowo-bałtyckie są bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym. Największe atrakcje turystyczne tej krainy to szumiące morze, szerokie, piaszczyste plaże, wysokie, ruchome wydmy, skaliste klify i latarnie morskie. Dzisiaj wyruszamy zobaczyć Gdańsk. Oto Gdańska jest zatoka. Wisła długa i szeroka, tu uchodzi do Bałtyku. Mą uwagę fakt ten przykuł, Gdańsk historii 1000 lat. Miasta wciąż zachwyca świat. Latem jarmark Dominika, są stragany, gra muzyka. Park w Oliwie kusi czarem, a ja noszę się z zamiarem zdobyć bursztyn choćby mały, z Gdańska prezent doskonały. Gdańsk powstał w 997 roku. W tym mieście 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy zaatakowali Polskę, polską placówkę wojskową na Westerplatte, która dzielnie broniła się przez 7 dni. Po zniszczeniach wojennych Gdańsk odbudowano z ruin. Tu znajduje się Stocznia Gdańska, w której w 1980 roku narodziła się Solidarność. Wędrówkę ulicami głównego miasta rozpoczynamy od Drogi Królewskiej, poprzez Bramę Wyżynną, Katownię i Złotą Bramą. Docieramy do ratusza. Tu rozpoczyna się dawny plac handlowy, długi targ z dworem Artusa, fontannę Neptuna i Zieloną Bramę. W Gdańsku tereny przemysłowe sąsiadują ze wspaniałą Starówką, odwiedzaną przez licznych turystów. Wzdłuż ulicy, która nazywa się Długi Targ, stoją bogato zdobione kamieniczki i inne zabytkowe budowle. Do najpiękniejszych zabytków Gdańska należy stary dźwig portowy Żuraw, który jest symbolem miasta, a także ratusz, dwór Artusa i fontanna Neptuna. Żuraw. Nad Motławą w Gdańsku ma być wielki ptak. Rozglądam się za nim, ale ptaka brak. Nagle już rozumiem, bo słyszę rozmowę. Ależ jest potężny. Żuraw, dźwig portowy. Żuraw cały z drewna i baszty ceglane. Miejsce popularne, z widoków znane. Dawniej przed nim stało, nie lada zadanie. Załadunek statków i masztów stawianie. To był Gdańsk, a za przygotowanie dzieci dziękujemy pani Małgorzacie Mikoś, naszej wspaniałej nauczycielce geografii. Dziękujemy. A teraz zapraszamy do kolejnego miasta. Tak sobie jedziemy od góry do dołu, od morza do Tatr, powiedziałabym. I nasza przygoda zaprowadziła nas do miasta Toruń.
panujący średniowiecznym klimatem pachnący piernikami i osłowiony Kopernikiem Turun. Miasto nietoperzy. Turun wydawać by się mogło, że jest miastem krzyżaków, astronomów i pierników. Nic bardziej mylnego. W tym grodzie niepodzielnie królują nietoperze. Podobno żyje ich tu całkiem sporo. 400 do 600 dodatków i mopków, które są objęte ochroną. Ich obecność jest w pełni uzasadniona z racji bliskiego sąsiedztwa Wisły, nad którą fruwają chmary komarów. Niewątpliwie symbolem Torunia są pierniki. Najsłynniejszy toruński przysmak ma ponad 700-letnią tradycję. Do wypieku używa się jednego w swoim rodzaju miodu, który zabierany jest tylko nad Wisłą w okolicach miasta. Najpopularniejszym kształtem pierników jest od wieków katarzynka. Swój niepowtarzalny kształt zawdzięcza sześciu połączonym ze sobą medalom. W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. Pomnik Mikołaja Kopernika stanął na toruńskiej Starówce. Postać wielkiego astronoma została wielokrotnie upamiętniona poprzez wystawienie wielu pomników w różnych miastach, ale też przez nadanie jego imienia różnym miejscom, ale też obiektom. Jeden z kraterów na Księżycu nazwano Kopernik na Marsie. Znajduje się krater Kopernik. Jedna z planet to Kopernikus, jego imienie nazwano sztuczny pierwiastek Copernicum CN. Jest również patronem Centrum Nauki w Warszawie. Największy średniowieczny dzwon w Polsce znajduje się w Toruniu. Tu badaj tak nosi nazwę. Zawieszony jest w katedrze świętych Janów od 1500 roku. Ważący ponad 7 ton dzwon używany był, gdy do miasta wjeżdżali królowie. Ma on niepowtarzalny, unikatowy dźwięk, ponieważ odlano go ze stopu miedzi, złota i srebra. Do poruszenia dzwonu potrzeba od 6 do 8 ludzi. Bardzo dziękujemy pani Kindze Biedroń za przygotowanie miasta Toruń. Pani Kinga jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Dziękujemy pani Kingo. Proszę się pokazać tutaj, pani Kingo. Dziękujemy bardzo. I zapraszam państwa teraz do kolejnego miasta, ale niech ono pozostanie zagadką, ponieważ jeden z naszych uczniów, jest to uczeń mojej klasy siódmej, zaprezentuje swój talent muzyczny. Ja mam nadzieję, że państwo po tym utworze rozpoznają, o jakim mieście jest mowa. Tymku, zapraszamy. Thank you.
Myślę, że rozjaśniło się trochę w głowie. Oczywiście chodzi o miasto Kraków. Z miastem Krakowem związana jest pewna legenda, którą nam teraz odczyta Magda. Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to ogromne zwierzę o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. Na mieszkańców Krakowa padł blady strach. Jednak znalazło się kilka śmiałków, którzy twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. Gdy wydawało się, że wszystko już jest stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się ubogi szewczyk. Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego was smoka, zwrócił się do króla, nisko się kłaniając. W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. Patrzcie go, śmiałek się znalazł. Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? Zabił już wielu wybitnych wojaków. Jak możesz się z nimi równać? Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się od groźnej bestii. Dobrze, szewczyku, pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie wynagrodzony. Szewczyk ukłonił się i odszedł. Obmyślając swój plan, niebawem wszystko już miał przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił, zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok. Zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił. Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę. I wtedy nagle rozległ się huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem całego miasta, a król sowicie go wynagrodził. W Krakowie zaś do dziś u stóp Wawelu można zobaczyć smoczą jamę i zieniącą ogniem figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn Szewczyka. I prosimy nie mylić Szewczyka Dratewki z Szewczykiem z legendy o smoku wawelskim. Zadanie dla Państwa to sprawdzić sobie, czym różnią się te dwie legendy. Dziękuję bardzo uczniom mojej siódmej klasy. A teraz zapraszamy już ostatnie miasto. Znaleziona została para kluczy z niebieskim fobem. Także zapraszamy po odbiór, tak? A ja zapraszam Państwa do ostatniego już miasta. Jak widać po strojach, musi być to Zakopane. Oddaję mikrofon pani Oli, która przygotowywała, tutaj dziewczynkom pani pomoże, tak? Która przygotowywała swoje dzieci. Pani Ola też jest nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Także ja oddaję głos dziewczynom. Proszę się wsłuchać i podziwiać. Witajcie Zakopane, hej! O jak tu pięknie! Rozejrzyjcie się dookoła! Te góry, te widoki i ta cudowna muzyka! Zakopane to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa w polskich górach. To zimowa kraina cudów. Dla każdego, kto lubi śnieg i sporty zimowe. Jest pięknym miejscem do odwiedzania od niesamowitych domów po malowicze góry i przyjaznych górali. Zakopane i Tatry kojarzą się z tutejszymi szczytami. Najbardziej znane to rysy oczywiście, Giewont i Gubałówka.
Będąc w Zakopanem, każdy powinien spróbować tradycyjnej kuchni góralskiej, jagnięcinę, pieczeń baranią, kwaśnicę i oczywiście osypki. Miam, miam. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo za tą wspólną podróż po Polsce, a teraz jeszcze chciałybyśmy tutaj z paniami...